budzę się w nocy, robię notatkę albo robię mały szkic. Siedzę też oczywiście w ciągu dnia i rysuję różne rzeczy i po jakimś czasie jakby ta taka praca mózgu w tle w końcu daje mi to, na co ja patrzę i trochę mam wrażenie, że to wcale nie ja wymyśliłem, że to jest coś nowego i wtedy patrzę i myślę, o kurczę, to jest chyba to. Ja się interesowałem w ogóle dłubaniem rękami i robiłem różne rzeczy w podstawówce, w gimnazjum, po prostu tam gdzieś na działce z desek i tym podobnych. A potem trafiłem do ruchu rekonstrukcji historycznej, jak byłem w liceum i to był taki pierwszy tak naprawdę na poważnie to takie podejście, żeby robić jakieś rzeczy rękami, ale takie, żeby to były przedmioty użytkowe. I też wtedy zrobiłem pierwszy nóż i to był taki starter jakby całej tej zabawy. Mieliśmy dom na wsi, w związku z tym tam zawsze było coś do roboty, więc dużo rzeczy się budowało, samemu naprawiało, więc były narzędzia, były preteksty do tego, żeby próbować coś robić samemu. No ja się temu przyglądałem cały czas. Dobra. Tu muszę przeszlifować tą blaszkę i dopasujemy zaraz wnętrza okładzin, tak żeby one pasowały tutaj do tej blachy idealnie. Ten jest fajny, pani Kwiatkowska, no i pięknie. Pomysł, żeby robić noże kuchenne, coś, czego ludzie będą używać, to się pojawiło dopiero na studiach wtedy, kiedy chciałem wrócić do tego hobby, ale trochę tak nie wierzyłem w to, że ma sens poświęcenie życia w robieniu noży historycznych. Więc pomyślałem, jakie noże ja mogę robić, żeby mieć z tego frajdę, a jednocześnie, żeby one się przydawały. Więc to była końcówka studiów tak naprawdę. Co studiowałeś? Architekturę i urbanistykę. Teraz po zaklepaniu blaszki dopasowałem te tylne strony okładzin, tak żeby one idealnie pasowały do tej wewnętrznej powierzchni. To jest dość trudne, bo po klepaniu często ta blaszka przestaje być płaska i zaczyna trochę tańczyć. Teraz jak już mamy je dobrze dopasowane, to możemy zacząć przygotowywać się do wiercenia dziur na nity, które to wszystko będą trzymać do kupy. Zacząłem pracować jako architekt w takiej pracowni projektowej. Spędziłem tam 2 lata, natomiast w międzyczasie robiłem te swoje noże równolegle i w którymś momencie po prostu te noże wymagały tak dużo zachodu i czasu, że musiałem wziąć urlop, więc wziąłem urlop na miesiąc i tak zostałem na tym urlopie. Po prostu już nie było sensu wracać. Wstępny kształt tych okładzin, jeszcze trzeba będzie dopasować tutaj fronty i zakończyć je tak, żeby nam nie wchodziły na szlif i możemy kleić.
Czasem chcemy pracować w materiale warstwowym i wtedy współpracujemy z kowalami. Kowal nam przygotowuje taką kanapkę stalową, która ma rdzeń z bardzo dobrego gatunku i boki najczęściej z czegoś nierdzewnego. I później z tego kształtujemy tak zwany blank, czyli coś, co będzie w kształcie noża, ale jeszcze nie będzie miało szlifu. Także to jest taki goły laminat, on się lekko też zwęża ku czubkowi przyszłemu. Natomiast tu mamy już taki wstępnie przygotowany kształt noża, któremu jeszcze będę tutaj poprawiał tą przednią część. Jak się przyjrzeć, to on ma też tutaj takie nacięcia, które powodują, to są nacięcia od uderzeń młotkiem, które powodują, że ta stal będzie lekko zafalowana na warstwach i kiedy położymy na tym szlif, to tu się pojawi taki ciekawy wzór. Dla mnie tak naprawdę one są pewnym środkiem do realizowania mojej fascynacji, pasji, robieniem przedmiotów, projektowaniem, pracą w różnych materiałach. To jest to, co mnie jakoś tam nakręca. Natomiast, że to są akurat noże, myślę, że trochę to jest przypadkowe. Noże są super i są super interesujące, jest masa wiedzy za tym. Natomiast to mogłyby być też inne narzędzia albo jakieś maszyny. Myślę, że też bym miał z tego dużo frajdy. Kosmi wykańcza teraz rękojeść ręcznie. Ona została już sklejona i wstępnie oszlifowana na szlifierce, natomiast to ostateczne wykańczanie robimy ręcznie. Trzeba tutaj pozaokrąglać wszystkie ostre krawędzie i wykończyć ładne powierzchnię drewna, tak żeby było widać wszystko, co się w nim dzieje. Najbardziej lubię wymyślanie nowego, czyli wymyślanie nowych szlifów, wymyślanie nowych kształtów, nowych konstrukcji rękojeści. No już potem jak się to robi, no to oczywiście się weryfikuje to, czy to, co się wymyśliło, ma sens. Natomiast ja najbardziej lubię robić nowe rzeczy, prototypy. Nawet jak mi się one nie udają, to ja lubię zrobić 5 podejść, żeby w końcu to zadziałało, ale że to było coś, czego do tej pory na świecie nie było. Nóż, żeby był dobry, tak funkcjonalnie, nie trzeba naprawdę dużo do tego. Można kupić podstawowe ostrze tam za, nie wiem, 100-200 zł i naprawdę o nie dbać i to będzie nóż, który może służyć całe życie. Jeszcze go podciągniemy. To są noże dla nożowych freaków, dla ludzi, którzy lubią gotować, którzy jakby nie tyle chcą pokroić marchewkę, co chcą mieć dodatkową frajdę z gotowania. Także myślę, że tutaj takie typowo funkcjonalne przekonanie, że to jest lepsze, bo lepiej pokroi marchewkę, no pokroi lepiej marchewkę, natomiast to nie o to w tym chodzi. Jeżeli ktoś ma odpowiednio dużo wrażliwości, to może się w nożach doszukać naprawdę no, sztuki, to czasem sztuki takiej naprawdę przez duże S. Jak już to jest taka prawdziwa robota, że się to wycina, że się to szlifuje, to jest pustka w głowie, w sensie taka bardzo przyjemna pustka w głowie. Też szczególnie, jeżeli się już ma doświadczenie i nie trzeba się tak bardzo koncentrować, ręce wiedzą, co robią, także jak mamy szlifowanie czy wykańczanie, to się robi samo, a głowa odpoczywa. Klejmy na żywicę epoksydową, to jest dwuskładnikowy klej, on specjalnie jest tak dobrany, żeby bardzo długo wiązał, żebyśmy mieli dużo czasu. Miałem z tego masę frajdy, bo jakby mogę wymyślać ciągle nowe rzeczy i jakby robimy przedmioty, one są piękne, ludzie się tym cieszą, wracają do nas, także ja mam z tego masę satysfakcji. Oczywiście za tym jest też cała ta robota taka czysto biznesowa, żeby to wszystko się spinało, natomiast jak robię to, co kocham i jestem w stanie z tego żyć, także zawsze jak się łapię na takiej myśli, że kurczę, to może powinno lepiej wszystko zarabiać, może to jest ślepa uliczka, to sobie myślę, że w sumie jakbym był bezrobotny albo miał stos pieniędzy, robiłbym dokładnie to samo, czyli to, co robię teraz.